Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna część pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Pierwsze pytanie od użytkownika Modrzew Europejski. Dowody na istnienie szatana i złych duchów. Rzecz jest dosyć prosta, to znaczy przede wszystkim wiemy to dokładnie z objawienia. Mamy to w Piśmie Świętym wielokrotnie zapisane, prawda, powszechnie wierzona przez apostołów, przez Kościół Święty, przez cały czas jego trwania. A więc przede wszystkim jest to zawarte w objawieniu. Oczywiście same egzorcyzmy również stanowią tutaj swego rodzaju dowód. Egzorcysta, który przystępuje do egzorcyzmów, ma sprawdzić, czy faktycznie mamy do czynienia z opętaniem właśnie w ten sposób, że oczekuje dowodu na to, że jest to opętanie, a nie jest to na przykład choroba psychiczna i takim dowodem jest na przykład znajomość rzeczy nieznanych, to znaczy taki człowiek zaczyna mówić w języku, którego normalnie nie zna, zaczyna mówić zupełnie płynnie, rozumie język zupełnie dobrze, którego nie zna, czy po prostu zna rzeczy, których ewidentnie znać nie może. I w zasadzie jest to od razu czytelne, tak? Ten człowiek w normalnym stanie nic z tych rzeczy nie zna, nic o tym nie wie, na przykład właśnie językiem tym się nie posługuje, a później w trakcie egzorcyzmu zaczyna płynnie mówić w takim właśnie języku. Natomiast uważam, że jest to tutaj rzecz stosunkowo drugorzędna, to znaczy przede wszystkim wiemy to po prostu z objawienia. Pytanie od użytkownika Piotr. Szczęść Boże, od dłuższego czasu gryzą mnie następujące pytania. Na czym dokładnie polega idea państwa katolickiego, wyznaniowego, w którym nie ma potępionej przez Kościół wolności religijnej? Z tego co rozumiem, inne religie nie mają pełni publicznych praw, ale co to konkretnie by znaczyło? Czym w ogóle jest wolność według tradycyjnej nauki Kościoła? Słyszałem, że chodzi o to, iż dla błędu zła nie może być wolności, więc należy wprowadzać pewne ograniczenia, zakazy itd. itd. Myślę, że to jest pytanie bardzo ważne i być może będę jeszcze kontynuował tę odpowiedź w jakimś osobnym materiale. Zobaczymy, na ile wzbudzi to zainteresowanie, na ile wzbudzi to jakieś pytanie, bo myślę, że temat jest faktycznie ciekawy i bardzo dzisiaj niezrozumiany. A więc, gdy słyszymy, że Kościół potępia wolność religijną, no to wtedy przeważnie człowiek sobie myśli, a jak to może być? To znaczy, że teraz Kościół najchętniej wysyłałby policję, żeby ścigała wszystkich innowierców. Otóż właśnie wynika to z głębokiego niezrozumienia tego, czym jest ta potępiona wolność religijna. Zwracam najpierw na to uwagę, że Kościół potępia również na przykład cudzołóstwo. Nie oznacza to jednak, że Kościół naucza, że w państwie katolickim policja powinna ścigać wszystkich cudzołożników i pilnować ich, żeby na pewno tego grzechu nie popełnili. A więc to, że Kościół potępia coś jako grzech, jako występek moralny, nie oznacza to jeszcze koniecznie, że państwo, nawet katolickie, ściśle katolickie państwo, będzie to policyjnie ścigało, będzie ten występek policyjnie ścigało. I to myślę, że trzeba przede wszystkim sobie zapamiętać, bo podejrzewam, że nam z automatu to się tak kojarzy, jak słyszymy, że Kościół potępia wolność religijną, państwo katolickie potępia wolność religijną, no to znaczy, że wszyscy będą ścigani. Tutaj jakby następuje, to jest fundament do odpowiedzi, no i później następuje, czy powinien nastąpić cały szereg różnego rodzaju argumentów, wywodów, rozważania konkretnej sytuacji, ale może wszystko po kolei. Według tradycyjnej nauki Kościoła szalonym pomysłem jest, że człowiek ma wewnętrzne, naturalne prawo, żeby wyznawać jakąkolwiek religię. Znowu, pamiętamy o tym, że nie oznacza to, że Kościół będzie ścigał policyjnie tych, którzy wyznają inną religię. Bynajmniej, mówimy tutaj o prawie moralnym. Tak? Czy człowiek ma prawo wyznawać jakąś inną religię? W jaki sposób Kościół odpowiada na to pytanie? No dosyć prosto. Czy Pan Bóg może potępić człowieka, który jest innowiercą ze względu na to, że jest innowiercą? Oczywiście, tak jak przedstawia nam to Boże objawienie.
Człowiek ma obowiązek szukać prawdy. To Pan Jezus jest prawdą. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Człowiek ma obowiązek szukać prawdy. Jest to nasz ścisły obowiązek. Oczywiście absolutnie pod karą grzechu ciężkiego. Człowiek, który nie szuka prawdy, świadomie i dobrowolnie zaniedbuje swój podstawowy obowiązek, jak najbardziej może zostać, czy będzie ukarany karą wiecznego potępienia. A więc Pan Bóg nie akceptuje prawa wolności religijnej na zasadzie, że człowiek teraz każdy ma po prostu prawo tak sobie wybrać jak chce i Pan Bóg uszanuje niejako ten wybór. Nie. Człowiek ma obowiązek szukać prawdy. I człowiek, który szuka prawdy, prędzej czy później w ten czy w inny sposób do niej dotrze. Niekoniecznie oznacza to, że faktycznie uda mu się dotrzeć do Kościoła katolickiego. To może być, jak mówi święty Tomasz, także w takiej sytuacji Pan Bóg posyła takiemu człowiekowi misjonarza, wtedy dotarłby do Kościoła katolickiego, lub anioła, który w jakiś sposób oświeca tego człowieka na tyle, że poznaje on przynajmniej podstawowe prawdy wiary, że jest Bóg, że jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze i tak dalej, i tak dalej. Pewne podstawowe, fundamentalne prawdy. A więc człowiek może zostać jak najbardziej ukarany wiecznym potępieniem za to, że prawdy nie szukał. A więc nie można powiedzieć, że człowiek tak po prostu ma naturalne prawo do tego, żeby uznawać cokolwiek, jakkolwiek chce i żeby po prostu być wyznawcą jakiejkolwiek religii. Człowiek ma obowiązek szukać prawdy. Jest to bezpośrednio sprzeczne ze stwierdzeniem, że człowiek może wybrać, ma wewnętrzne prawo do tego, rozumiemy, ma wewnętrzne, naturalne prawo do tego, żeby wybrać cokolwiek. I to jest święte, nienaruszalne prawo. Tak w zasadzie dzisiaj mówi, powiedzmy, że współczesna teologia Kościoła. Człowiek ma wewnętrzne, według niej, wewnętrzne, nienaruszalne prawo do wybrania czegokolwiek. A Bóg mówi, nie, człowiek ma obowiązek wybrać prawdę. I może mu się nie udać ze względu na błąd, tak? No i wtedy, jeśli błąd jest niezawiniony, to może go usprawiedliwić, tak? Ale on ma ścisły obowiązek wybrać prawdę. I teraz, gdy współcześni teolodzy mówią nam, że o, teraz człowiek ma wewnętrzne prawo wybrać cokolwiek, nie, człowiek ma ścisły obowiązek wybrać prawdę. Szukać tej prawdy i później ją wybrać. Dlatego nie ma wobec Pana Boga wolności religijnej i na sądzie ostatecznym Pan Bóg nie będzie deklarował wolności religijnej i wszyscy, cokolwiek by sobie tam nie wybrali, będą zbawieni. Nie. Człowiek, który nie szukał prawdy, albo człowiek, który znalazł prawdę, a nie poszedł za nią, będzie potępiony. Tak przedstawia nam to Boże objawienie. To Chrystus jest światłością, to On jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie wchodzi inaczej, jak właśnie przez Niego, czyli przez prawdę do Królestwa Niebieskiego. To mamy na myśli, gdy mówimy, że Kościół potępia wolność religijną. A więc potępione jest zdanie przez tradycyjną naukę Kościoła, jest zdanie, że przez Boże objawienie zresztą, że człowiek ma wewnętrzne, naturalne prawo, żeby wybrać jakikolwiek pogląd i za nim podążać. Nie, człowiek ma ścisły obowiązek szukać prawdy i wybrać tą prawdę, żyć zgodnie z tą prawdą. Przepraszam, że powtarzam to tyle razy, ale wydaje mi się, że rzecz jest jednak mocno, mocno zaniedbana, czy mocno niezrozumiana. Tak jak wspomniałem wcześniej, to niekoniecznie oznacza, że teraz od razu każdego, kto będzie w błędzie, należy ścigać policyjnie. To, co teraz powiedziałem, jest rzeczą podstawową. To znaczy, to mamy na myśli, gdy mówimy o tym, że Kościół potępia wolność religijną. Co mamy na myśli, gdy mówimy o państwie katolickim? Co to jest to państwo katolickie? A więc Kościół, gdy mówił o państwie katolickim, miał na myśli państwo, które istnieje, można powiedzieć, dla katolików. To znaczy państwo stworzone przez katolików dla katolików. Państwo, które posiada praktycznie 99% katolików. To znaczy w ogromnej większości właśnie państwo stworzone przez katolików dla katolików. I oczywiście w takim państwie jest naturalne, że prawa będą się orientowały na Bożym objawieniu. Jest naturalne również, że
władze państwowe będą w jakiś sposób uczestniczyły oficjalnie w kulcie religijnym. Mamy wtedy do czynienia tak z państwem katolickim. Władza oficjalnie przyznaje się do religii katolickiej, uczestniczy w nabożeństwach religijnych oficjalnie, również jako przedstawiciel władzy, nie tylko gdzieś tam osobiście. Prawa są zorientowane na Bożym objawieniu. To byłoby państwo katolickie. Takie państwo w swoich dokumentach powinno oficjalnie to potwierdzić, także to jest państwo katolickie. Państwo uznaje religię katolicką za prawdziwą. No i tak jak wspomniałem na początku, to, że Boże objawienie przedstawia coś jako grzech, jako coś złego, niekoniecznie oznacza, że w takim państwie byłoby to ścigane policyjnie. Jak najbardziej, na przykład, jeśli spojrzymy na naszą historię naszej ojczyzny, to za czasów I Rzeczpospolitej były takie przepisy, które regulowały obecność innych religii w Polsce w ten sposób, że nie ich, powiedzmy, że tak, kościoły, świątynie nie mogły się wyróżniać, nie mogły przybierać formy właśnie świątyni, tylko na przykład, tak, weźmy gdzieś tam, jesteśmy w czasach przedreformacyjnych na przykład, tak, i muzułmanie gdzieś tam chcą w Warszawie zrobić taką swoją salę modlitw, organizują to gdzieś tam w jakimś domku i się spotykają i odmawiają tam swoje modlitwy. I naturalnie rzecz biorąc, nikt w państwie katolickim by ich za to nie prześladował. Tak? To znaczy ani za posiadanie poglądów, które byłyby nie katolickie, ani za proste praktykowanie jakichś tam nabożeństw, na zasadzie właśnie, że spotykają się na modlitwę. Ale jak najbardziej takie państwo katolickie mogłoby właśnie ograniczyć wszystko, co na zewnątrz gdzieś tam reprezentuje taką religię, czyli na przykład właśnie nie pozwolić na budowanie okazałych świątyń. Tak? To jak najbardziej mogłoby mieć miejsce. Natomiast jakby kwestia takich konkretnych regulacji prawnych jest już kwestią drugorzędną. To, co mamy na myśli, gdy mówimy, że potępiamy wolność religijną, to jest to, o czym już wspomniałem wcześniej. Zagadnieniem dosyć związanym z tym tematem jest również kwestia wolności słowa. Można tu odnieść dokładnie to samo, co powiedziałem wcześniej, to znaczy a propos tego błędu. Tak, Pan Bóg będzie nas osądzał z tego, czy podążaliśmy za prawdą. A więc w tym sensie człowiek nie ma naturalnej, wyrodzonej wolności słowa na zasadzie, że może przyjąć sobie jakikolwiek pogląd i to jest obojętne moralnie albo dobre, bo on tak uznał, bo on tak stwierdził, bo coś. Nie. Człowiek ma obowiązek szukać i podążać za prawdą. I jest to ścisły obowiązek moralny, z którego człowiek zda sprawę Panu Bogu. A więc stąd wynika również, że oczywiście nie może tak po prostu, nie ma ścisłego, wewnętrznego, naturalnego prawa do tego, żeby głosić cokolwiek, tak, żeby publicznie propagować jakąkolwiek ideę. Tak. Nie ma takiego wewnętrznego, naturalnego prawa, niezbywalnego dla człowieka, że musi móc wszystko powiedzieć, co tylko w jego duszy gra. I w zasadzie jest to rzecz, która jest zupełnie oczywista dla współczesnego człowieka, to znaczy każdy, kto teraz zacznie publicznie nawoływać do mordowania ludzi, wszyscy się zgodzą, że takiego człowieka w jakiś sposób trzeba uciszyć, tak? Że to jest coś, czego nie można tak po prostu publicznie głosić, publicznie do tego nawoływać. A więc nie jest to jakieś niezbywalne prawo, niezbywalne ludzkie prawo, że on zawsze musi mieć absolutne prawo do tego, żeby głosić cokolwiek tylko przyjdzie mu do głowy. Natomiast na ile i co należy ograniczać, to już jest rzecz bardzo trudna, którą należy roztropnościowo badać, tak, którą należy w konkretnej bardzo sytuacji określać właśnie prawnie. I to jest rzecz, która zupełnie przerasta jakby ramy takiego prostego filmu na YouTubie. I jest to tak naprawdę zupełnie inne zagadnienie, kwestia pewnej roztropności. Na ile i przed czym państwo powinno się w danej sytuacji bronić, jakie środki są w danej sytuacji konkretnie skuteczne, co działa, co nie działa, co jest niebezpieczne, co nie jest niebezpieczne. To są już rzeczy, można powiedzieć, drugo-trzeciorzędne, to znaczy z punktu widzenia
teologii katolickiej. Natomiast jak najbardziej Kościół w tym sensie potępia wolność słowa, że uważa, że człowiek nie ma niezbywalnego prawa do tego, żeby głosić publicznie cokolwiek mu do głowy przyjdzie. W tym sensie błąd nie ma prawa, tak? Błąd nie ma prawa domagać się tego, żeby być gdzieś tam rozgłaszanym publicznie. Nie ma takiego wewnętrznego prawa. Natomiast nie oznacza to, że właśnie teraz trzeba wszystkich ścigać, którzy chcą głosić cokolwiek, co nie byłoby Bożym objawieniem. To są to zupełnie dwie różne rzeczy. Czyli człowiek, który nie podąża za prawdą, albo nawet zbuntował się przeciwko prawdzie, nie chce prawdy, tak? I teraz publicznie przeciwko niej występuje, znowu grzeszy. Tak? Człowiek nie ma więc wewnętrznego prawa do wolności słowa. Ten człowiek grzeszy. Taki człowiek, o którym powiedziałem przed chwilą, może zostać za to skazany na karę wiecznego potępienia. Czy wtedy państwo powinno interweniować? To zależy. Zależy od konkretnej sytuacji. To zależy od wielu bardzo różnych czynników i to jest rzecz, która jest już z punktu widzenia, powiedzmy, że samej teologii katolickiej już stosunkowo trzeciorzędna. Drugie pytanie od tego samego użytkownika. Nie daje mi spokoju kwestia kłamstwa. Ponoć jest ono zawsze moralnie złe i grzeszne bez względu na okoliczności. Ale jeśli chodzi o zabójstwo, mamy wyjątki. Nie, uwaga, nie mamy wyjątków, jeśli chodzi o zabójstwo niewinnego człowieka. To zawsze jest grzech. Natomiast skazanie człowieka na śmierć, sprawiedliwe skazanie człowieka na śmierć nie jest zabójstwem, tak? To nie jest zabójstwo niewinnego człowieka, więc zabójstwo niewinnego człowieka jest grzechem. Nigdy nie jest dopuszczalne. Zabójstwo winnego człowieka poprzez sąd i tak dalej, nie jest grzechem, bo nie jest zabójstwem niewinnego człowieka, tak? A więc nie mieszajmy tutaj tych pojęć. Co zatem Kościół sądzi o służbach wywiadowczych? Czy szpieg na wojnie zmuszony do ciągłego kłamania to moralnie gorsza sytuacja niż żołnierz zmuszony do ciągłego zabijania? Tutaj sytuacja jest dosyć ciekawa faktycznie, jeśli chodzi o służby. Być może można usprawiedliwić takiego szpiega znowu restrictio mentalis, to znaczy tym rozróżnieniem moralnym, czyli gdy okoliczności wskazują na to, wyjaśniają, że ten człowiek będzie mówił nieprawdę, wtedy może być to usprawiedliwione, żeby powiedzieć nieprawdę. Już tyle razy o tym mówiłem, ale powtórzę może to jeszcze raz. Ten człowiek, który 1 kwietnia na Prima Aprilis robi sobie żarty, tak, nie grzeszy, dlatego że nawet jeśli mówi nieprawdę, dlatego że tego dnia wszyscy się tego spodziewają, okoliczności to wyjaśniają. SS-man, który przychodzi i zadaje pytania o ukrywanych Żydów, również nie spodziewa się otrzymać odpowiedzi. Okoliczności wyjaśniają, że żaden, kto ukrywa, na pewno nie powie, że tak, ukrywam, tak? I wtedy to powiedzenie nieprawdy można potraktować jako tylko materialne, a nie jako formalne kłamstwo. To znaczy materialnie zostaje powiedziana nieprawda, natomiast okoliczności, które towarzyszą całej tej sytuacji, wyjaśniają, jak w rzeczywistości jest. I teraz służby, tak, czyli tutaj nasz kontrwywiad, powiedzmy w Polsce, oczywiście doskonale wie, że taki szpieg nie zdradza, że jest szpiegiem i musi badać inne okoliczności, żeby go znaleźć, a nie po prostu zadawać mu pytanie, że jest szpiegiem. Także jest to co do zasady moim zdaniem sytuacja do obronienia takiego szpiega, natomiast faktycznie powstaje pewna trudność moralna. Szczęść Boże, to jest pytanie od użytkownika F. Czy odwodzenie od uczestnictwa we mszy świętej nie jest zakamuflowaną formą antropocentryzmu? Dlaczego tak sądzę? W argumentacji bractwo w centrum nie jest współcierpienie z Chrystusem, upodabnianie się do Jego śmierci, co wynika z chrztu świętego i jest naturalnym następstwem w świecie doczesnym po grzechu pierworodnym i dopiero to w konsekwencji pozwala na uczestnictwo w owocach zmartwychwstania. Ale jest uczestnictwo w prawilnym rycie, który najlepiej prowadzi do zbawienia. Zatem nie Pan Jezus staje w centrum podczas wyboru mszy, ale nasze dobre samopoczucie i zbawienie. Najświętsza ofiara ma miejsce podczas mszy świętej, zarówno w nomie, jak i w klasycznym rycie. Trochę karkołomne wyrażenie, ale nie znajduję teraz lepszego, przepraszam. Człowiek świadomy zepsucia nowego rytu, będąc na przykład w tygodniu na mszy według tego rytu,
Trwa przy Panu Jezusie ogołoconym nie tylko na Golgocie, ale i w Kościele na Jego oczach. Ma okazję do współcierpienia z Panem Jezusem. Ból człowieka świadomego, będącego na mszy według nowego rytu, skutecznie go uodparnia na protestantyzację, a jest okazją do jednoczenia się z Bogiem cierpiącym, który musi w tym przybrać udział, bo wierny jest swojemu słowu. Jest też taki świadomy człowiek w środowisku nowosłowym, ewangelicznym kwasem i solą, a w centrum ma nie swoje dobre samopoczucie, wywołane godnym sprawowaniem mszy trydenckiej, a mękę Chrystusa, która odbywa się nie tylko jako najświętsza ofiara mszy, ale również jako ogołocenie Pana Jezusa z czci i godności. Ma też okazję do katechizacji i prawdziwej ewangelizacji bez epitetów, na przykład nowa ewangelizacja. Wierność staremu rytowi może okazywać się na przykład uczestnicząc we mszy świętej w klasycznym rycie w niedzielę. A więc przede wszystkim człowiek nigdy nie może swoim zachowaniem podkreślać, pokazywać akceptacji dla grzechu, akceptacji dla czegoś, co jest złem moralnym. Dlatego człowiek, który idzie na nową mszę, mając świadomość, że ten rytm mszy świętej zniszczył wiarę Kościoła i niszczy tą wiarę nieustannie, tak niszczy wiarę wiernych, taki człowiek swoim uczestnictwem pokazuje, że akceptuje. Gdy ja aktywnie uczestniczę w takim rycie, tak przychodzę, uczestniczę w rycie, przystępuję do komunii, no ja pokazuję, że tak, to jest moja akceptacja. Kościół nie pozwalał na przykład nigdy iść na mszę świętą do prawosławnych, pomimo że tam też jest ważna ofiara mszy świętej. Dlaczego nie pozwalał? Dlatego, że katolikowi nie wolno było pokazać tej akceptacji dla tej schizmy, która tam ma miejsce. I analogicznie, mutatis mutandis, zmieniając to, co zmienić należy, katolik nie może iść uczestniczyć w rycie, który wprawdzie jest w Kościele, ale który niszczy wiarę wiernych. Nie może wyrazić swojej akceptacji dla tej reformy. To znaczy wyrażenie swojej akceptacji jest tutaj bez wątpienia pewnym moralnym złem. I tutaj próba takiego wyjaśnienia, że ja tutaj przecież jednoczę się z Panem Jezusem, który właśnie cierpi, ogołocony, taki biedny. Nie współcierpimy z Panem Jezusem w ten sposób, że bierzemy udział, pokazujemy zewnętrznie, na zewnątrz, tak, że bierzemy udział, że akceptujemy właśnie to, co sprawia, że Pan Jezus jest ogołocony. Także ten, tak odnoszę wrażenie, że jakby tutaj autor tego komentarza przyjmuje to, że ten nowy ryt stwarza pewne takie ogołocenie Pana Jezusa, to znaczy, że stwarza wiele sytuacji, które prowadzą do jakiejś profanacji, do niewystarczającego okazania czci Panu Jezusowi. I właśnie dlatego my nie możemy brać w tym udziału. Tak? Człowiek, który przychodzi na mszę świętą, nie może w żaden sposób zaakceptować tego, co tam jest niegodne. A uczestnicząc całkowicie, no po prostu przychodząc i uczestnicząc w rycie, no akceptujemy ten ryt, tak? To znaczy zewnętrznie wyrażam moją akceptację. Moim zdaniem katolik nie ma prawa wyrazić swojej akceptacji dla tego, co tam się dzieje. A dlatego, że znowu, już tysiąc razy powtarzałem, ten ryt długofalowo niszczy wiarę, przede wszystkim wiarę w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. A więc podobnie jak w przypadku rytów na przykład czy mszy świętej u prawosławnych, Kościół nie dlatego zabraniał pod karą, pod groźbą nałożenia kar kościelnych, zabraniał uczestniczenia w mszy świętej na przykład u prawosławnych, pomimo że przecież ta msza święta naprawdę miała tam miejsce i wierni nie mogli tam iść, żeby pocieszać Pana Jezusa, że tam u schizmatyków musi być na liturgii. Nie było takiej możliwości. Nie można było iść po to, żeby nie wyrazić swojej akceptacji dla tej schizmy, która tam ma miejsce. Ja teraz uważam, że nie można pójść na ten wybrakowany rytm mszy świętej, żeby nie wyrazić swojej akceptacji dla tego rytu, który nieustannie niszczy wiarę wiernych. Pytanie od użytkownika Felix Koneczny. Jakie są różnice i jakie są podobieństwa między takimi pojęciami jak brat, siostra, bliźni, przyjaciel, dziecko, Boże? Jak poszczególne grupy mają się do siebie, w jakim stopniu się pokrywają, a w jakim są rozdzielne? Kogo z tych grup mamy kochać? Bo wydaje się, że mamy kochać każdego, jednak w Piśmie Świętym mamy taki ustęp: jeżeli nie usłucha Kościoła, niech ci będzie jak poganin i celnik.
To znaczy, że mamy ich kochać, ale zachowywać do nich dystans i traktować jako potencjalne zagrożenie? Tutaj to ostatnie pytanie. Tak. Czy należą oni do którejś z wymienionych? Są mimo wszystko wciąż jeszcze naszymi bliźnimi. Jeśli nie, to do jakiej? Jeśli nie wymieniłem jeszcze jakiejś istotnej grupy, to prosiłbym szanownego księdza o stosunkowe rozwinięcie tej listy. Może jeszcze jedna rzecz co do terminu bliźni. Przypowieść o dobrym Samarytaninie sugeruje, jakby bliźni był ten, kto jest dobry wobec nas. W takim razie, kim są ludzie, którzy wobec nas zachowują się neutralnie, ignorują albo są wrodzy? Przypowieść o dobrym Samarytaninie ma pokazać, że nawet Samarytanin może być naszym bliźnim. To znaczy jest to sposób na pokazanie Żydom, że nie jest najważniejsze pochodzenie. Tak? Nawet oni sami muszą przyznać, że w tej sytuacji ten Samarytanin będzie bliźnim. Nie oznacza to, że ten faryzeusz, który tam przechodzi, czy kapłan, który przechodzi i nie pomaga, tym bliźnim nie jest. Samarytanin zachował się jak bliźni i tak go należy traktować, natomiast nawet tego kapłana należałoby wciąż jeszcze nazwać bliźnim. A więc o bliźnim powinniśmy nazwać każdego człowieka, niezależnie od rasy, pochodzenia, narodowości, czy nawet wyznania, czy czegokolwiek innego. Brat, siostra to są pojęcia wieloznaczne i nie mające zbyt dużego znaczenia, powiedzmy, w kwestiach teologicznych. Oczywiście najprostsze jest po prostu, że bratem i siostrą są rodzeni bracia i siostry, ewentualnie jakaś tam rodzina może być użyta analogicznie w sensie duchowym, ale to teologicznie nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Przyjaciel, dziecko Boże. Przyjaciel to jest człowiek, z którym mamy szczególną zażyłość. Dla świętego Tomasza przyjaźń jest wyższą formą miłości. Miłość jest silnym pragnieniem dobra drugiej osoby. Przyjaźń jest tym silnym pragnieniem dobra drugiej osoby połączonym z taką głęboką zażyłością wzajemną, połączonym z wzajemną wymianą dóbr różnego rodzaju. Przede wszystkim tak, tutaj nie chodzi o to, że wymieniamy, że sprzedaje coś i kupuje, tylko przede wszystkim ta wymiana dóbr na poziomie intelektualnym czy na poziomie takim duchowym. Dziecko Boże to oczywiście jest człowiek, który jest w stanie łaski uświęcającej. Wydaje mi się, że to odpowiada na to pytanie. Jeśli coś jeszcze jest niejasnego, to proszę dopytać. Pytanie od użytkownika Andrzej Borola. Czy układanie tarota i czytanie horoskopów zawsze należy postrzegać jako grzech śmiertelny lub jakie warunki muszą być spełnione, aby takim grzechem się one stały? Co jeśli ktoś traktuje takie rzeczy jako niezobowiązującą ciekawostkę lub w kategoriach zabawy? Znam wielu zadeklarowanych, zmodernizowanych katolików, którzy w wolnym czasie lubią uczyć się do lektury horoskopów lub różnych tarotów karcianych, a jednak nie dostrzegają w tym żadnego zagrożenia dla wiary i obrazy Pana Boga, nawet gdy uznają, że robią to niezobowiązująco. Należy to rozróżnić, a więc układanie tarota jest już grzechem przeciwko wierze, przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jest to rodzaj zabobonu, uciekanie się do jakichś sił, no, po prostu do duchów nieczystych, do pomocy duchów nieczystych, aby one gdzieś tam coś nam wyjaśniły i to jest tak najbardziej materia grzechu ciężkiego, to znaczy człowiek, który świadomie, dobrowolnie popełnia taki uczynek, grzeszy ciężko. Czytanie horoskopów to jest rzecz trochę trudniejsza do zdiagnozowania, tak, bo a człowiek, który faktycznie tak, gdzieś tam odwołuje się właśnie w jakiś sposób okultystyczny do jakichś tam sił i pisze te horoskopy, na pewno grzeszy ciężko. Natomiast człowiek, który gdzieś tam bierze gazetę i dla żartu sobie czyta, to na pewno nie jest grzech ciężki. Tak? Natomiast gdyby teraz człowiek według tego próbował ułożyć sobie życie, to mógłby być faktycznie grzech ciężki, bo ma tą samą mentalność jak człowiek, który stawia tarota dla siebie, to znaczy próbuje odwołać się do jakichś tam sił w kwestiach ważnych gdzieś tam dla swojego życia i to byłby grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, byłby to rodzaj zabobonu, kto wie, czy nawet nie pewnego bałwochwalstwa. Pytanie od użytkownika SD. Skoro księża bractwa straszą protestantyzacją społeczeństwa przez nową mszę, to jakim prawem protestantyzm jeszcze istnieje? Idąc tą retoryką, protestanci to ateiści, a jednak jest ich dużo i niejednokrotnie są bardziej uduchowieni niż katolicy, na przykład adwentyści dnia siódmego. A więc, gdy mówimy o protestantyzacji katolików, mamy na myśli przede wszystkim tą protestantyzację przez nowy ryt, choć
teologicznie też to można dostrzec. Raczej myślimy tutaj o tych starych protestantach, o luteranach. Do nich gdzieś tam ta teologia współczesna zmierza. I czy oni są ateistami? No niekoniecznie są ateistami, natomiast ich wiara ewidentnie już nie ma wiele wspólnego z wiarą, którą mamy przekazaną w Bożym objawieniu. Kościół wielokrotnie potępiał tezy protestanckie, przede wszystkim tutaj właśnie myślę teraz o tych, powiedzmy tak, tezach, nazwijmy je w uogólnieniu, luterańskich czy tych pierwszych protestantów. I gdy mówimy o protestantyzacji, to mamy to na myśli, tak, że Kościół, teologia Kościoła idzie gdzieś tam w tą stronę, czy też wiara wiernych poprzez praktykowanie w Nowym Rycie podąża w tą stronę, która została już wielokrotnie przez Kościół potępiona. A dlaczego protestantyzm jeszcze istnieje? Dlaczego istnieją wszystkie możliwe błędy, które gdzieś tam się w ludzkich umysłach zalęgają? Dlatego, że człowiek ma tendencję do nieszukania prawdy, dlatego, że człowiek mamy w nas tą ranę naszego rozumu, którą nazywamy ignorancją, dlatego, że mamy również na ranę naszej woli, którą nazywamy złością, która wola nasza czasami kieruje się do tego, co gorsze. A więc dlaczego protestantyzm powstał i jeszcze istnieje? Przez grzech pierworodny ostatecznie. Tutaj, jeśli chodzi o tych protestantów nowszych, adwentyści Dnia Siódmego, baptyści i tak dalej, to jest trochę inna historia. To znaczy, myślę, że raczej mniej mamy ich na myśli, gdy mówimy o protestantyzacji. Oczywiście oni również są protestantami i również są heretykami, natomiast bardzo często te nowsze grupy protestanckie gdzieś tam powstały w tym XIX wieku, to są grupy, powiedzmy, bardziej rygorystyczne i w tym sensie bardziej pobożne, tak? To znaczy bardzo często praktykujące je. Powiedzmy, zachowujące przykazania, grupy, które faktycznie gdzieś tam w swoim życiu kierują się wiarą, czyli mają pewne błędy w wierze, być może nawet bardzo poważne, ale co do zasady są w jakiś sposób gorliwi w swojej herezji. Natomiast ci starzy protestanci, to znaczy przedstawiciele tych dużych, starych kościołów protestanckich, to przeważnie w tej chwili są już bardzo bardzo zliberalizowani, to znaczy żyją w sposób zupełnie nieodpowiadający Ewangelii i żyją na sposób bardzo światowy, zupełnie nie kierując się tym, co rozpoznają jako przekaz Pana Jezusa, bo baptyści też, czy adwentyści Dnia Siódmego też nie żyją zgodnie z Ewangelią, bo mają o niej złe pojęcie, ale starają się żyć zgodnie z tym pojęciem, które mają, czyli jest w tym pewna uczciwość, powiedzmy. To oczywiście tak jest obarczone pewnymi, być może bardzo poważnymi błędami. To wszystko na dzisiaj. W ten sposób wyczerpałem już te komentarze, które były pod tym postem ostatnim do pytań i odpowiedzi. Przypominam, że pytania do tej serii trzeba zadawać pod postami, które są do tego przeznaczone. Trzeba wejść na kanał, jeśli się nie wyświetlają na stronie głównej, kliknąć w zakładkę społeczność i tam są wszystkie posty. Będzie niedługo, pewnie za tydzień, pojawi się kolejny post z możliwością zadawania pytań do kolejnych pytań i odpowiedzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.